Aj, przerwało znowu. Ręce mi opadają dzisiaj. Nie wiem jak Państwu, ale powoli zaczynam się irytować i zastanawiam się, cóż to dalej poczniemy, skoro takie rzeczy się wydarzają. A być może naszymi opowieściami przywołujemy jakieś demony, które tutaj nas straszą. Powróćmy zatem do naszych baranów. O! Tylko niech znajdę stosowny fragment, gdzieśmy skończyli. Jej ciało osunęło się cicho na trawę. Z nad pnia, nad którym siedziała, wystawały tylko małe, brunatne stopy. Przerażony kmieć obserwował całe zajście stając przy wierzchowcu. Wracamy, wykrzyknął Konrad w jego stronę. Zabijanie nie było dla niego pierwszyzną, więc nie było. Zdał rację Komturowi. Po tygodniu wrócił na Wiedźmową Polanę, jak sam nazywał to miejsce. Z trudem zebrał garstkę wystraszonych chłopów. Musiał im grozić, aby w końcu zgodzili się z nim pójść. Kazał im zabrać niezbędne narzędzia, a gdy dotarli na polanę, zaczęło lać. Ciała wiedźmy nie znaleźli. Choć dąb był spróchniały, jego ścięcie zajęło sporo czasu. Deszcz się nasilał. W potokach wody i błocie przy pomocy kmieci ustawił na środku polany drewniany krzyż zbity na miejscu z grubych konarów. Przemoczony i zziębnięty powrócił do swojego klaustrum. Po trzech dniach, choć nie czuł się najlepiej, pojechał już sam zobaczyć, czy krzyż stoi nadal na miejscu. Stał. Ale już z daleka widać było, że coś jest nie tak. U jego podnóża stały małe gliniane naczynka. Widać było na ziemi rozsypane zboże i proso. Do krótszego, poprzedniego ramienia przywiązane były białe lniane wstążki. Mój Boże, wyszeptał Konrad, padając na kolana przed krzyżem. Odjeżdżając, potłukł stopą naczynia. Chciał także pozrywać białe wstążki, ale nie miał już siły. Czuł, że ma gorączkę. Śniło mu się, że wyprowadza mieszkańców oblężonej Akki do portu. W pośpiechu wsiadają na statki i odpływają na ciepłe, spokojne morze. W oddali było słychać odgłosy walki, która toczyła się jeszcze w mieście. Okrzyki przerażenia odbijały się od ścian kościołów. Konrad, stojąc przy burcie, spoglądał na oddalającą się Ziemię Świętą. Najcudowniejsze miejsce na świecie. Łzy popłynęły mu po policzkach. Obudził się. Otworzył oczy. Jego ciałem wstrząsnęły sporadyczne dreszcze. Leżał na posłaniu w swojej celi. Nad nim stało kilku braci zakonnych. Na stole paliła się świeca. Nie dożyje świtu. Niech Bóg ma go w swej opiece. Usłyszał szept medyka. Zanim powrócił na żaglowiec płynący po błękitnym morzu, jego uwagę przykuł własny płaszcz leżący na ławie. Czarny płaszcz, na którym w blasku świecy połyskiwał biały krzyż. Joannita westchnął głęboko i wystawił twarz na śródziemnomorską bryzę. I chwilowo zamykamy z hukiem książkę opowieści ostateczne. No i zobaczymy, czy i teraz nie będziemy mieli szczęścia do muzyki. Proszę trzymać kciuki.